Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Gothic 2 Noc Kruka u mnie na kanale. Startujemy za zamku, jak widzicie. No i musimy udać się ubić pierwszego smoka. Myślę, że nadeszła na to już odpowiednia chwila. O kuźwa, ta są te orkowie. Shit, tego nie przewidziałem. No dobra, pójdziemy inaczej. Tak, przy okazji sprawdziłem to, co mówiłem w poprzednim odcinku, czyli gdzie znajduje się zagubiona skóra tutejszego myśliwego. I teraz totalnie się pomyliłem. Z jakiegoś powodu myślałem, że jest ona w zamku, a jest ona tak naprawdę tuż koło... Jakby jego kumpel po prostu spadł z przepaści i zginął, mając przy sobie jego skórę. Wiecie, o co chodzi. Teraz jeśli zrobimy to w miarę inteligentnie, to powinno nam się udać zaskoczyć tutaj w miarę bez szwanku. O właśnie. I teraz tutaj, gdzie mamy Markusa, tego paladyna, również leży i kumpel. O właśnie, kumpel naszego łowcy. Totalnie o tym zapomniałem. Engrom, proszę bardzo. I ma on przy sobie, o, skóra topielca z wygarbowanym imieniem Talbin. Nie jestem pewien, czy można wygarbować na czymś imię, ale nie znam się. Markus dostał swoje wsparcie. Jak sytuacja? Dziękuję ci za pomoc. Niechaj Inos da nam siłę. Okej. Okay. Spocznij, żołnierzu. Widzę, że ruda to jest. Mniej więcej szczęścia na pewno niż, wiecie, ci od Fajeta, czy jak się tam nazywał. I przy okazji tutaj mamy, moi drodzy, pierwszego smoka do ubicia. A przy okazji niewielkie wsparcie. Naszych starych, dobrych znajomych z farmy. Hello! To Rod i Sifer. Rod? Ten Rod? O. Aha, dobra, to jest Rod od miecza, nie Dary. Pomyliłem się, że ten spalony gościu. Wszystko w porządku? Te buty mnie wykończą. Cała zbroja jest naprawdę w porządku, ale czy te wiązania muszą być tak cholernie... Te buty nie mają wiązań. Jeśli je trochę poluzuję, buty pospadają mi z nóg. Skąd masz te buty? Stary Wiarus Bennett zrobił je dla nas, łowców smoków. A my słono za ten szmelc zapłaciliśmy. Ale wygląda zajebiście. Jeśli kiedyś dorwę tego drania, to każę mu zeżreć te buty wraz z podeszwami, a do tego oddać pieniądze. Narzekasz, narzekasz. Na kogo czekasz? Czekam, aż Cifer przywlecze tutaj swój szanowny tyłek. Musimy wyruszać. Okej. Okay. Jest i Cifer. Ładne obozowisko. Święte słowa. Cuchnie tu jak w rzeźni. Wszędzie martwe zwierzęta i przegniłe drzewa. Co tutaj robisz? Siedzę tu już od pewnego czasu w oczekiwaniu na odpowiedni moment. Odpowiedni moment? Na co? Gdzieś tu powinien być smok. Od czasu jak się pojawił, zrobiło się tu wstrętne bagno. Dobrze pamiętam czasy, kiedy nie trzeba było tutaj brodzić. Teraz jednak nie odważyłbym się przyjść tutaj sam. Cóż, Rod wciąż tu jest. A on by zwiał, gdyby zobaczył nawet jednego chrząszcza. A co z tobą? Nie przyszedłeś tutaj na spacer, prawda? Wejdźmy tam razem. Spoko. Czemu nie? Przyda mi się pomoc. To dobrze. Aga, Sifer, dobrze, by spoko. Stąd wydostanę. Ten smród jest nie do zniesienia. Daj mi tylko znać, kiedy. Kiedy? Teraz jest dobry moment, żeby ruszyć. Rod, jak wystartował. Kuźwa. Żeby zas butów nie pogubił. I tak, na pierwszego smoka dostajemy wsparcie. Mimo iż ironicznie, pierwszemu smokowi bez problemu dalibyśmy radę sami. Bagno zaczyna się za następnym zakrętem. Powinniśmy pójść prosto. Albo możesz wypróbować tamten korytarz, tak żeby żadna z bestii nie zaatakowała nas z tyłu. Co wolisz? Nie marnujmy czasu. Chodźmy póki co z nimi. Potem zjedzimy sobie ten teren oczywiście. I tak, tutaj generalnie panowie robią kurwa nie lada sieka. No i mamy nowych przeciwników.
I to było śmieszne, ponieważ jeśli ma się za... O Jezu Chryste. Zainstalowaną Nockruka, to przeciwnicy w tym obszarze zmieniają się. Normalnie nie będzie tutaj trutni oraz bagiennych szczurów, ponieważ one są dorzucone w dodatku. No i mamy jaszczuro ludzi. Najbardziej randomowych przeciwników chyba w serii Gothic. Ponieważ tak, pojawiają się znikąd i wiadomo tylko, że są sługami smoków. Tyle na ten temat. I tyle. I nie wiadomo skąd się wzięły, nie wiadomo czemu. W ogóle nikt nigdy o nich nie wspomina. Jakby, wiecie, jakby gra nigdy jakby nie zaznacza, że oni faktycznie jakby mają tutaj jakąś rolę, czy coś takiego, czy w ogóle istnieją. Są i tyle. Mają dokładnie te same ruchy co orkowie, są równie silni również. Bo jak są równie silni co oni. Tak więc. Bez, gdzie ty kurwa idziesz? Ej, Bezi! Bezi, kuźwa! Co się dzieje? Ej! Stary! No dalej! Zobaczmy, czy możemy zaatakować. Cokolwiek się stało. Tak, to oczywiście. Gra bardzo ładnie zatrzymała Cyphera i Roda, żebyśmy mogli sobie spokojnie pojechać ze smokiem, zanim go zaatakujemy. Ponieważ tak, o, jest smok. Z każdym smokiem, zanim ruszymy do boju, musimy pogadać, tak jak właśnie mówił Xardas, czy tam Pyrokar, nie jestem pewien. Nawet nic nie zrobiłeś. I generalnie, muszę przyznać, że smoki są takie sobie, wiecie, dostajemy ten wielki obszar i wydawałoby się, że będziemy walczyć z naprawdę olbrzymią bestią, a tutaj mamy takiego smoka, który jest, nie wiem, raz, dwa razy max większy od po prostu bez jego i takie, hello. Biada ci, jeśli zbliżysz się jeszcze o krok. Oko i nosa najwyraźniej działa. Było tu przed tobą wielu takich jak ty. Żaden się nie ostał. Oszczędzaj oddech. Twoje słowa mnie nie przestraszą, piekielny gadzie. Odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w twojej własnej krwi. Ha, ha, ha. Śmiesz mi grozić? Tak. Robaczku, podaj choć jeden powód, dla którego nie miałbym cię od razu rozerwać na 1000 strzępów. Jestem wysłannikiem Innosa. Mam przy sobie święte oko. Nie masz wyboru. Rób co ci każe, albo spotka cię zasłużona kara. Mów! Czego ode mnie chcesz? Okej. Okay. Po kolei. Kim jesteś? Nazywam się Pan Drodor. Dobrze ci radzę. Uciekaj stąd, póki jeszcze możesz. Okej. Okay. Gdzie znajdę resztę twoich ohydnych pobratymców? Żywioły, od których wszystko pochodzi, utrzymują ten świat. Ty jesteś bagiennym smokiem. Każdy z nich sprawuje władzę nad jedną częścią świata. Bagno to nie żywioł. A znajdziesz moich braci. Swoją drogą, tak, oko Innosa miało zmusić ich do mówienia prawdy, ale jak widać, prawda to bardzo luźny termin. Powiedział, tam gdzie są żywioły, tam są moi bracia, mimo tego, że mógł po prostu powiedzieć, gdzie są jego bracia. Sługo ciemności, co cię sprowadza do tego miejsca? Czy twoim jedynym celem jest sianie strachu i zniszczenia? Prawdziwy cel naszego przybycia do tego świata nigdy nie zostanie ci wyjawiony, człowiecze. Założymy się? Na Innosa, co mam uczynić, by przegnać was precz z królestwa ludzi? By tego dokonać, musiałbyś najpierw zrozumieć znaczenie naszego spotkania. Ale żaden z nas nie wyjawi ci go z własnej woli. A oko? Tylko oko. No to wyjaw mi to. Języki i wyjawić ci nasz prawdziwy cel. W każdym razie po swojej śmierci niewiele będziesz miał z tej wiedzy pożytku. Doniesiono nam, że obrałeś drogę łowcy smoków. Dlatego wysłaliśmy do twojego świata nasz pomiot. By zapewnić przetrwanie naszej starożytnej dynastii. Przegrałeś tę wojnę, mały człowiek. Tak, i teraz, tak, mówiłem wam, każdy w tej grze ma swoje zdania, każda profesja. Paladyn oczyszcza kapliczki, mag tutaj ściga opętanych i oczyszcza ich.
A łowca smoków musi polować na małe smoki. W sensie musi zbierać jaja smoków po prostu. Jak mam zmusić do mówienia pozostałe smoki? No kuźwa, zgadnij. Chcę pozwolić ci odnowić moc oka, ale nigdy nie zdołasz wyrwać go z mojej piersi. Ho! Odważne słowa, jaszczurko. Wydobała się moc oka. Nadszedł twój kres, człowieku. Okej, okay, zrobimy sobie save'a tutaj na jednym z dolnych zapisów. Smoki mają kurewsko mocną regenerację, to trzeba przyznać. Aczkolwiek dla chcącego nic trudnego, jak widać. Pierwszy smok poległ. Nie było to zbyt imponujące, cholera, prawda? Nie żyje? Ano. Uspokój się, to już koniec. I ty nazywasz siebie łowcą smoków? Ale wdechę, koleś. Powiadasz. Chwila. Co się... Te buty. I co teraz pocznie? Też pytania zadajesz. Zacznę od tego, że kupię sobie nowe buty. Okej, okay, żadne z was nic ten nie powie więcej? Serio? Chwila. Poważnie? Bagienny smok. Ja byś nie zauważył. Co teraz zrobisz? Nie mam pojęcia. Nie zastanawiałem się nad tym, naprawdę. W każdym razie możesz wrócić do Corinis jako bohater. Założę się, że można na tym zarobić. Zastanów się. Okej, okay, dobra. I pierwsza godzina nie żyje. Gadał, gadał, ale za dużo nie pogadał. Serce błotnego smoka, istotny przedmiot. I generalnie każdy smok ma swój skarb. I mimo tego, iż mamy tutaj całą górę monet, to tradycyjnym growym zwyczajem z tej góry monet możemy zabrać tylko kuźwa, nie wiem, 5-6 rzeczy. Wiadomo, bez niej weźmie po prostu monet z kubki, nie, zabierze mieszki, żeby rozpakować je i wtedy mieć złoto przy sobie. Zresztą uwielbiam te randomowe orkowe banery wetknięte w te kupy złota. Na zasadzie, nie wiem... Smoki uznały, że fajny projekt, podoba mi się ten symbol, dorzucę to do mojego skarbu. Mówię, po co smokom skarby? Co to za głupie założenie? No, ja będę chciał się bardzo, ja się tutaj bardzo chętnie po tym bagnie rozejrzę, bo to wiadomo, eksp wszędzie. O, są mi węże błotne, bo oczywiście. Ej ty, tego trującego drania będę chciał, kiedyś może go nawet trafię z tej kuszy, albo nigdy na przykład, to też jest opcja. Czy możesz się kurwa zatrzymać? Gówniany robal z ADHD, dobra. Chodź tu wężu błotny, spuszczę ci w pierdol. Czy możesz, o, dzięki. Powodzenia, kuźwa. O, okej. Okay. Tutaj ktoś nie żyje. Okej. Okay. Nie wiedziałem, że on tutaj jest. O, kurwa. Kurwa. Jezu Chryste, do tyłu! Powiedzcie, że zapisałem po pokonaniu smoka. Nie, nie zapisałem po pokonaniu smoka. Kurwa! Aaaa! Shit. A nie? Dobra, jest, dobra. Dobra, nie spodziewam się tutaj tych jaszczuroczłeków, jaszczuroludzi. Nie ma czego plądrować. No, ich się tam nie spodziewałem. Z tym wszystko zabrałem? Dobra, spoko. Spotkamy się tam, gdzie mnie zabili. Okej, okay, wróciliśmy do martwego łowcy smoków. Tym razem zapisałem. Oczywiście mi się kuźwa stoper nie chce włączyć. A, gówniany telefon. Dobra. I teraz postaramy się nie zginąć jak frajerzy na przykład. To jest dobry pomysł. Nie zginąć jak frajerzy. Zacna myśl. Ciekawe, czy dane mi będzie kiedyś trafić. Uwielbiam, kurwa, strzelanie z... O, dobra, udało się. Skuszy w tej grze.
Come on! Jezu Chryste! Mianowicie, to jest jakby ten problem z przeciwnikami, którzy wyglądają jak ludzie, mają kształt jak ludzie, humanoidalnymi właśnie, takimi. To, że oni kręcą się wokół bezimiennego, to jest coś, co jakby jest przez sterowanie tej gry jest praktycznie niemożliwe do ogarnięcia, żeby też kręcić się wokół kogoś. Ponadto komputer reaguje na to od razu i obraca po prostu model naszego wroga. Ale no cóż, my tego zrobić nie możemy, bo sterowanie jest jakie jest. O, utknął jeden, nice, okej. Jebać twój blok. O, nie zauważył nas, okej, spoko. Okej, łatwizna. Idziemy do cholery jasnej, kuźwa jesteśmy. A, okej. Jest i nasz rozstaj. Dobra, teraz pójdziemy oddać skórę temu łowcy. Generalnie łykniemy sobie podka na speeda. Na szczęście poszukiwacze zrobią ich tyle, że naprawdę teraz mamy ich sporo. O ile się nie mylę, on będzie chciał być wyprowadzony z górniczej doliny, tak więc tym się właśnie zajmiemy. Tutaj nic nie ma, prawda? Tutaj nie wejdę, nie? Wygląda jakbym mógł, ale nie mogę. Okej. Okay. Ej, panie, mam twoją skórę, weź mi kuźwa rękę podaj czy coś. O, dobra, ale tędy już damy radę jak najbardziej. Cześć. Hej. Mam twoją skórę, twój kumpel nie żyje. Znalazłem twojego kompana, Engroma. Tak? Gdzie jest? Nie żyje. Proszę, znalazłem przy nim skórę topielca. Najnosa, muszę się stąd wydostać, nawet narażając życie. Teraz albo nigdy. Tak, i teraz możemy go oczywiście odprawić na 6. On jest o tyle spoko, że on faktycznie biegnie, wiecie, jakby nie idzie za nami, tylko po prostu biegnie. Więc jeśli zapewnimy mu bezpieczeństwo do przełęczy, to resztę trasy pokona już sam. Byleby go te zębacze tutaj po drodze nie zażarły po drodze. O orków nie powinien zahaczać teoretycznie. Potem pójdziemy się pochwalić zwycięstwem nad pierwszym smokiem do zamku. Potem możemy go nawet spotkać, o ile się nie mylę. Czy ty ładnie tutaj przejdź? Kurwa, idzie... O, super. Tak, kurwa, idź na smocze zębacze. Dobry pomysł, jak nic. Tyle na ten temat. Ty na ten temat powiadasz, tak? Gra mi tak klatkowała, no come on! To jest generalnie powód, czemu nie nagrywam z komputera praktycznie nic poza pierwszą częścią Assassin's Creed i dwoma gotikami. Nie będę nagrywać po prostu nic z kompa, bo nie mam pojęcia, czemu ta gra klatkuje, po prostu... Sorry. Widzicie, że klatkuje tylko momentami, bo bardzo często utrzymuje te równe 60 FPS-ów, więc... He. Ta z tym oczywiście, że... Pomagam! Oczywiście, że ruszą obydwa kurwa naraz, nie? Tyle na ten temat. Kuźwa, nic nie zrobiłeś, stary. Nic nie zrobiłeś. Nie będę z nim pokonał całej trasy. Wystarczy, że wiecie, dorzucimy go do tego płotka tam, to resztę już pewnie pokona. Resztę powinien pokonać już sam.
Ewentualnie w sumie, dobra, pójdziemy z nim. Znaczy ja zrobię cięcie i spotkamy się już, kiedy on się zatrzyma, bo Anusz będzie miał może dla nas expa czy coś takiego, zobaczymy. Okej, zatrzymał się, zobaczmy co teraz. Dokąd pójdziesz? Zabierz mnie za przełęcz. Proszę. W porządku. Dziękuję. Po prostu pójdę za tobą. Okej. To było trochę dziwne. Ej, ty. Okej, dobra, no nic. Sukces czy coś. No, wracamy do zameczku. Pochwalić się zwycięstwem nad pierwszą bestią. Dostajemy trochę expa, będziemy mogli chyba wymienić te... O właśnie, przy okazji ładujemy sobie oko i nos, tak już to jesteśmy. Naładuj oko Innosa, proszę bardzo. Nie ma żadnej specjalnej animacji, nie licz się na to, to było za dużo. No, mikstur nie chce mi się mieszać, zrobię to kiedyś tam poza odcinkami. No i pochwalmy się. Garondowi, Orikowi. Mamy level, prawda? Swoją tak, mamy level i nie mogę nic z nim zrobić, bo... Wiecie... Nie ma tutaj nikogo, kto nauczy mnie siły. A więc punkty będą sobie leżeć i czekać, a trochę jeszcze ich natrzaskamy w tej dolinie. Nikt nie chce wiedzieć. Mogłem ci to powiedzieć wcześniej. Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Zabiłem smoka z bagien na wschód stąd. To dobra wiadomość. Masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakował... Na szczęście nie. Dobra. Wolno naruszać boskiego pożaru. I Orik. Hey, Orik. Potrzebuję więcej informacji o smokach. Jednego udało mi się zgładzić. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie szukać następnych? Na południe stąd, daleko za wulkanem, wznosi się kamienna forteca. Nasi szpiedzy donieśli, że jest silnie strzeżona. Być może tam ukrywa się jeden ze smoków. Tak jest. I teraz... tak, to jest oczywiście kamienna forteca, w której swoją melinę miał Lester, którą starał się przejąć, w sensie w pierwszej części. I teraz poważnie się zastanawiam, czy nie skorzystam z pomocy Biffa. Ponieważ tam będzie bardzo dużo przeciwników do pokonania. W pewnym momencie natrafimy tam na innego sojusznika, ale do momentu, kiedy do tego sojusznika dojdziemy, będziemy musieli naprawdę zabić sporo rzeczy po drodze. Tak więc chyba skorzystamy sobie tutaj z Biffa. Na szczęście mamy sporo kasy, tak więc jak najbardziej możemy sobie tutaj pozwolić. Sądrom, czekajcie, czy przypadkiem... Reton, co ty miałeś za zadanie tutaj? A, ty sprzedajesz rzeczy, okej. Okay. Hej, ty! Zabiłem smoka. No i co? Jesteś przecież łowcą smoków, prawda? A czy ty również nim nie jesteś? Już ci powiedziałem, że wolę robić broń, niż brać udział w polowaniu na smoki. Ho, 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 jak cwanie. Mam te smocze łuski dla ciebie. Potrzebuję 20. Dobra. Okej. Dobra. Teraz tak mówię, lecimy sobie po Biffa. Wracamy na przełęcz w sensie. O Jezu Chryste, co ja robię? Nie do klasztoru, tylko. O. To. Klik. Gra znowu zaczęła kurwa klatkować. Już nie. Teleportacja rozwiązuje wszystkie problemy. Wypadałoby zahaczyć generalnie o chram Beliara i ulepszyć szpon znowu. Nigdy nie brałem Biffa jako wsparcie, więc chętnie zobaczę jak to teraz będzie. Czy on faktycznie okaże się jakimś godnym kompanem, czy jak to będzie wyglądać. Może chcesz dla mnie od tej pory pracować? Czemu nie? Ile płacisz? A...
Na razie zapłacę ci 100 sztuk złota. Dobra, tak czy inaczej to początek. Ruszaj. Pójdę za tobą. Dobra, zobaczymy, czy tutaj deal z Beefem okaże się godny. No i niestety to oznacza, że będziemy musieli chodzić wszędzie z buta. Na szczęście i tak będziemy musieli dostać się tam w dużej mierze pieszo, ponieważ orkowie, nie mamy run i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi. Mógłbym co prawda tutaj przelecieć teraz, wiecie, na speedzie. Ale spoko, zobaczymy. Zobaczymy, czy ten gościu w ogóle cokolwiek umie, czy nie padnie kuźwa w pierwszym, wiecie, nie padnie w pierwszym lepszym tym, w pierwszym lepszym pojedynku. Są drogą, czekajcie. Ha, okej, spoko, mogę się nauczyć w ten sposób usuwania trucizny z żądła krwiopijców. Ciekawe, nie wiedziałem o tym. Dobra, i tutaj będziemy mieli pierwszą okazję na wypróbowanie Beefa, ponieważ... Słuchaj, gościu, czy ty płyniesz... Znaczy, dobra, nieistotne. Przejdziemy po prostu i zobaczymy. Tutaj po drodze nas oczywiście atakować orkowie, kurwa, jak zwykle, bo to w końcu Gothic, ale... się zobaczy, czy damy radę się z nim obronić. Zaraz zobaczymy, czy on umie pływać. Wiem, że NPC są bardzo niechętne do pływania w tej grze, ale zobaczymy. Chodź. Płyniesz? Okej, dobra. Czyli korzysta z dróg morskich. Okej, to spoko. Płyniesz? Tak, płyniesz. Good. A, czyli mogę po prostu przeskoczyć tamtędy. Wiecie, wyjdziemy sobie przy lesie i pójdziemy tamtędy. Nie chcę tutaj walczyć z całą armią naraz. Dajemy radę, dajemy. I tak, teraz przez to, że wiadomo, Górnicza Dolina trochę się zmieniła, można mieć trochę problemów z dojściem do tej kamiennej fortecy, aczkolwiek trasa pozostała mniej więcej taka sama. Oczywiście, o je, wiecie, połączycie fakty, że o, ten las to jest ten sam las z Gothica 1, za którym stała wieża, przy którym była plaża, koło której był obóz na bagnie, wiecie, tego typu połączenia. Wtedy jako tako jesteście sobie to w stanie ułożyć, ale ja pierwszy raz, kiedy tutaj wbiłem, to totalnie, tak, totalnie nul. No chodź tu, chodź tu. Dobra, w sumie nie będziemy ryzykować walki z nimi, bo po co? Znaczy, nie z topielcami, bo bardziej się boję, że zaczniemy tutaj wymachiwać broń, mi się orkowie zlecą. Dobra. I tutaj powinniśmy natrafić na pierwszy opór i przez ten las już niestety musimy przejść. Oczywiście moglibyśmy ominąć orków, ale w sumie nie po to mu płacę, nie? Jesteś, chłopie? Jesteś, jesteś. Chodźcie tutaj, pieseczki. Dobrze, bierz ich, kurwa. Gratnie jak chuj, jest bardzo dobrze. No generalnie jakoś super dobry w walce to nie jest, nie? Bo ma jakiś strasznie gówniany topór. Tutaj, okej, pomóż mi zabić te wilki, tutaj kończy się nasza współpraca. O, dobra, jest, mamy framerate, panowie i panie, mamy framerate. Dwóje, jeden z wargów utknął w skale. Bardzo ładnie. Te cienią stwory, kuźwa, gonią tych orków. O co tu kaman w ogóle? O, Jezu, a!
Teamujemy się z tym, z cieniostworem. No już nie. Jezu, kuźwa, ruszył na dziki. Beef, porąbało cię? Dziki są, kuźwa, groźne. Tak trzeba z nimi postępować. Dokładnie, nic nie zrobiłeś. Gdzie ty, kurwa, biegniesz? Dobra, zabij go. Okej. Zbieramy sobie hajs. Generalnie liczyłem, że będą tutaj może jakieś te, jakieś kamienne tablice czy coś takiego, a to było spoko. Jezu, kolejni. Jezu, jeszcze smoczy zębacz, kurwa, przyszedł. Co się, kurwa, dzieje z dźwiękami w tej grze? Co się ogólnie dzieje? Jezu, zębacze! Wow! Wow, było tak fajnie i nagle przestało być fajnie, bo przyszło, kurwa, wszystko, super. Uwielbiam to, że w ogóle... Cieniostwory atakują tylko i wyłącznie orków, a orkowie tylko i wyłącznie cieniostwory, innych zwierząt nie, to jest spoko. Nie wiem, cieniostwory są, kurwa, zbyt dumne po prostu, czy coś takiego. Wojna frakcji! Chłopie, generalnie ty w ogóle... Beef, w ogóle nie umiesz grać w Gothica. Kurwa, coś ty zrobił temu wargowi? Czemu on na drzewie siedzi? Jak, co, co? Co ty się odpierdala dzisiaj? Coś ta gra ma dzisiaj naprawdę słaby dzień. Ten. Zrobimy coś z tym? Czy możesz go pierdolnąć tym swoim toporkiem? Dziękuję. Potrzebuję. Jasne. Masz. Serio? Potrzebuję. Jasne. No dobra, musi ci wystarczyć, chłopie. Stary, w ogóle nie umiesz grać w Gothica. Ruszasz po prostu, abyś, nie wiem, abyś w Skyrima grał. Jesteś w złej grze. Coś na nas biegnie. Kurwa. Nie, to tylko ork, sorry, to nie kurwa. Tyle miałem, kurwa, wszystkiego pozbieranego i po prostu zawsze, kuźwa, coś. Hated. Tylko kieł. Bo to były dwa cieniostwory, teraz został już tylko jeden, pragnę zauważyć, nie? Ej, ty! Hej, ogrze, znaczy orku. No, na pewno chcesz to robić? I w ten sposób, moi drodzy, żegnamy Beefa. Był z niego dzielny towarzysz. Ale właśnie wpierdolą go zębacze, właśnie go wpierdoliły. Okej, dobra, przez zakrzywienie czasu i przestrzeni zwane wczytywaniem save'a po 15 razy Beef został uratowany. O kurwa, słyszę orków. Zaraz zobaczymy, czy na długo został uratowany. Okej, bardzo ładnie. Tak, mając po swojej stronie towarzysza, od razu pójdziemy jeszcze zakończyć questa z naszym orkowym przyjacielem. Ponieważ tutaj... O, dobra, dzięki. Ponieważ definitywnie jego pomocny topór będzie tutaj nieoceniony. A, musimy iść generalnie przy tej rzece jakby cały czas, nie? To tam jest nasz cel. Co my tutaj mamy? A, to tylko wilki.
Okej. Okay. Dobra. O, może w sumie skóry po... Dobra. O, dobra robota. Nie widziałem go. Nie jestem pewien, czy on za jakiś czas zawołał od nas kolejną, ja bym, nie wiem, stówkę czy coś takiego. Nie, może raz na 30 minut gry woła na przykład kasę. To miało w sumie sens. Za te wszystkie skóry generalnie, które zdobywam dzięki walce u jego boku, spokojnie mogę go tutaj utrzymać. Jeśli będzie oczywiście za każdym razem woła tylko stówę. Jak więcej, to już się zobaczy. Dobra, trzeba lecieć dalej. Cały czas na granicy rzeki. Ej, koleżko, jak się trzymasz? Spoko. Co drogą, gościu ma lepszą zbroję od nas, ale oczywiście jest słabszy, bo jakby kurwa inaczej. W tym momencie by się chciało, żeby, nie wiem, w Gotiku były jakieś masowe zaklęcia leczenia, wiecie, nie wiem, na was i towarzyszy, to było spoko. Albo czekanie ze Skyrima, które uzupełnia zdrowie wasze i przyjaciół. No i tutaj oczywiście to, ci orkowie dalej sobie derpią. A my musimy ich zarąbać. I sądzę, że z jego pomocą sobie damy radę. W ogóle to jakby nie jest droga do kolejnego smoka, ale i tak chcę oczyścić ten teren, bo ten teren przyda mi się później, bo to jest droga do jeszcze kolejnego smoka. Tutaj siedzi, no kurwa, zgadnijcie gdzie, na szczycie wulkanu. To naprawdę nie było trudne. Dobra. Teraz jakby tutaj taktycznie zrobić... No, może ja uzupełnię sobie teraz zdrowie tym... Kuźwa, gdzie jest zaklęcie do cholery? A, dobra, mam już zaekwipowane. Na co ja czekam? Ty, przyjacielu. Sodrom! Jasne. Najmniejsza mikstura licznicza daje mu chyba tyle samo zdrowia, co największa mikstura licznicza z tego, co widzę. A, zapiszemy ponownie, jako że jesteśmy już uleczeni. I strzał w dupę, strzał w dupę. Dobra. Bierz ich! Czy ty możesz mi tutaj w trochę pomóc? Byłoby przebosko. Mam nadzieję, że da sobie radę chociaż z jednym orkiem. O, brawo! Kurwa, ten gościu jest wart swojej ceny, naprawdę! Sam rozgromił dwóch orków, to come on! O, jeszcze gdzieś jeden się czai. O nie, dwóch, trzech, kurwa mać! A, potęga towarzyszy, kuźwa! Dobra. I tutaj mamy naszego kumpla. Krotok, ja wiem, że ty był, gdzie zabili Hoszpak. Duży błąd, obcy człowiek. Widzę, że zająłeś tu jego miejsce. Od początku mną manipulowałeś. Twoja pozycja wśród orków jest wyższa, niż skłonny byłeś przyznać. Teraz jesteś niczym więcej jak narzędziem w rękach zła. Obcy dobrze mówi. Urszak zna teraz tylko nienawiść i zemsta. Urszak zobaczył błąd, że zaufał człowiek. Urszak żałuje, że pomógł zły człowiek i mówił mu przyjaciel. Obcy iść już z doliny i przez przełęcz. Urszak nie może zabić obcy. Honor szamana nie pozwala teraz zabić. Następnym razem będziemy wrogi. I wiecie co, i to jest tak idiotyczna logika, że nawet mi się po prostu... Zaczynam uważać, że powinienem dostawać od ciebie więcej pieniędzy. Okay. Chcę następne 100 złotych monet. Spoko. W porządku. Jesteś tego warty. Też tak myślę. No to ruszajmy. I teraz, wiecie, no nie będę komentował, ile po prostu absurdalnego zjebania logiki ma w tym momencie po prostu po swojej stronie Urszak. Tak więc po prostu go zajebiemy, bo nie mamy honoru. Okej, okay. Gin, gnoju. Zmanipulowałeś mnie, byłeś chujem i teraz jeszcze nazwałeś mnie zdrajcą. Mimo tego, już sam wcześniej przyznałeś, że
Nie rozumiesz, czemu orkowie toczą wojnę z ludźmi. Tak więc, no cóż, wojna, a twój mistrz był, nie wiem, jakimś rodzajem generała czy coś takiego, więc, no cóż, powinieneś to zrozumieć. Smoka zabić czas. No i tutaj generalnie zacznie się spory shitstorm. Ponieważ tutaj mamy orków, mamy jaszczuroludzi. Bif, no. Czy ja chcę walczyć z tamtą elitą i jego przytupasami? No dobra, możemy spróbować. O, mają szamana, tego nie podejrzewałem. Niedobrze. Kurwa, no i czemu podchodzisz mi, kurwa, powiedz? Czemu w ogóle ta gra lokuje się na moich towarzyszach? To jest głupie. Co, że mógł, nie wiem, zadźgać ich potajemnie? No, chodźcie też dalej. O Jezu, to szaman. Wow. Gdzie był nasz przydupas, którego potrzebowaliśmy? No dobra, może nie będziemy rozgramiać każdego orka po drodze. To kurwa. Chyba że orkowie będą chcieli być rozgromieni. To też jest opcja. O, utknęli. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pomóż, 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 kuźwa, no machaj, kurwa, toporsem. Na kurwiaj kombo. Nie, nie, nie bifa, nie bifa, gro. Idę. A. We are so awesome. Jezu Chryste, jesteśmy tacy dobrzy. O nie, dobra, czekajcie, może się wycofajmy, tam widzę kolejnych. Nie chcemy z nimi teraz walczyć, bo Biff nam tutaj po prostu zdycha. Potrzebujesz... Jasne. Najmniejsza. I masz tyle życia, a największa. Jasne. Sądro, mówiłem to, że najsilniejsza powinna być pełnia zdrowia, nie, ale... Jasne. No, damy mu jeszcze z dwie. Na szczęście możemy je produkować sami, tak więc. No. O, i dostanę jeszcze jedną mniejszą. Jasne. Nie za. O. Dobra. On na szczęście najwidoczniej dużo może przeżyć na tym zdrowiu, tak więc no. Dobra. A i warto zawsze przeszukiwać elity, ponieważ elity mają szansę na wydropienie, niewielką, ale jednak szansę na wydropienie smoczego korzenia. A nawet jeśli nie będziemy mieli szczawia królewskiego, żeby zrobić z tego miksturkę, to i tak zawsze, wiecie, zawsze można zjeść to chociaż dla jednego punktu siły. Kurwa... Jeszcze więcej orków. Dobra. Wycofujemy. Ha. No, nie tym razem niestety. Mi zaś się telefon rozładuje.
O, co my tu mamy? Skóra warga. Srebrny pierścień, bo czemu nie? I ryba. Mikstursa. Kurwa, coś ty znowu znalazł. Chłopie. Kogo tam męczysz? Gdzie jesteś? Jezu Chryste! Ślądzić orków z całej kolonii, czy co? O, super, właśnie się... Wow! Spuściłem z ciebie oko na sekundę. Dosłownie na sekundę i bum, kuźwa. 5 orków, kuźwa, naraz. No, po prostu stary. Get your shit together. O Jezu. Są tak ładnie ustawieni, że aż co mam ochotę im coś zrobić generalnie. Ale nie jestem pewien do końca, co miałem zrobić. Nie wiem, pierdolę w nich strach jest obszarowy. Duża burza ognista, za mało many, super. Duża kula ognista? Okej, niech będzie duża kula ognista. A, nie mam many. Okej, bosko. Czy możesz go zabić? I pomóc mi tutaj. Biffy, naprawdę, błagam cię. Kurwa, to jest jeden ork, on nie wymaga strategii bojowej. Błagam, pomóż mi! Jest, dobra, zabił go. Chodź tu do mnie teraz. Shit, jestem pod ścianą. O, przeniknąłem przez ścianę. Gdzie on, kuźwa, jest? Tak, robiąc backstepy, generalnie unikam ciosów, nie? Żeby nie było. Gdzie jest, kuźwa, mój towarzysz? Zdrajca! Traitor! Zostawił mnie! I dzielnie, kuźwa, poległem. Ale zabrałem dwóch orków ze sobą. Czemu nie mam, kurwa, żadnych czarów obszarowych? To by naprawdę dużo pomogło. Ale nie! Kurwa! Stół. A! Nie mam czym w nich, kuźwa, pierdolnąć. Czemu nic nie robiłeś? Następnym razem to ty biegasz jak idiota, a ja smagam jednego orka przez godzinę, okej? Już, bierz ich, kurwa. Zapraszam. Dalej. Czy możesz? Dobra, mamy to. Tak, i to się, kurwa, nazywa praca zespołowa. No tyle na ten temat. No generalnie spoko. Niech ci będzie. Niech będzie na twoje. Dobra, myślę, że tutaj sobie zakończymy. Przebijamy się przez tych orków naprawdę tutaj zacnie, zaiste, powiem więcej. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Gothic 2 Noc Kruka u mnie na kanale. See ya.